To jest 110. mieszkanie, które mogłeś polecić inwestorowi, które daje aż tak dobry zwrot załóżmy. No to komu je polecisz? Temu, którego najbardziej szanujesz, który ci daje najwięcej zarabiać, czy tego, który przyszedł i ci za każdą transakcją próbował 1000 zł urwać? Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć Kamil, dzięki, że przejdziemy się tutaj razem po Warszawie i porozmawiamy sobie na temat pracy w nieruchomościach. Na biznesu nieruchomościowego, który tutaj te reprezentujesz. Kamil jest m.in. prezesem czy członkiem zarządu Lloyd's Property w Warszawie. Lloyd'a jestem prezesem. I Kamil prowadzi dużą agencję. Ilu Kamil agentów zatrudniasz? Wiesz co, razem w agencji mamy około 50 osób, z czego około 40 to są agenci w dwóch miastach, no a reszta to jest wszyscy ci, którzy pracują dla nich, żeby oni robili jak największe wyniki. Okej. Także w sumie 50 osób. I jeszcze masz firmę, która zajmuje się wynajmem. Tak, tam pracuje 20 osób na ten moment, chociaż to się dynamicznie zmienia. Rent Like Home, tam jestem członkiem zarządu. Okej, super. I dzisiaj będziemy chcieli rozmawiać na temat właśnie pracy z agencjami nieruchomości, bo wielu inwestorów opiera w ogóle swój biznes o pracę z agencjami, tak? I teraz chcielibyśmy tutaj porozmawiać na temat tego, jak budować te relacje z agentami, jak w ogóle z nimi współpracować. Mhm. I teraz powiedz mi, takie pierwsze moje pytanie do Ciebie to jest, jak w ogóle podejść do takiego agenta? Wyobraź sobie, ja jestem inwestorem, który jest początkujący. Łatwo mi jest sobie to wyobrazić, no. Że jestem inwestorem. Ja wiem, ale jest ktoś taki, który załóżmy wchodzi w rynek. Zaczyna. I załóżmy, jak on ma z Wami się dogadać, ugadać, żeby taki agent chciał dla niego pracować? To ja może powiem w ogóle, jak się powinien z agentami dogadywać, no bo żeby nie było autoreklamy. No to bardzo ogólne pytanie tak w ogóle, jak się dogadać. Wiesz, ja myślę, że to jest kwestia, czy najważniejsze pewnie, czy podejmę jako inwestor świadomą decyzję, że chcę korzystać z takiej drogi znajdowania nieruchomości. Bo powiem Ci, że moim zdaniem śmiałą tezę wysnułeś, że większość inwestorów korzysta z agencji nieruchomości. Mi by się wydawało, wielu. Chociażby... Wielu, tak? Okej. No właśnie, bo ja bym powiedział, że akurat niewielu, ale no może mamy inne doświadczenia. Na pewno niewiele się o tym mówi na szkoleniach dla inwestorów, o pracy z agentami. Chyba ja właśnie ostatnio robiłem, nie wiem, czy ktoś wcześniej właśnie stricte szkolenie, jak sobie ułożyć współpracę z agencjami nieruchomości. Natomiast, zresztą się spotkaliśmy wtedy, tak? Wiesz co, agencja nieruchomości, ja bym ją nazwał po prostu outsourcingiem pewnego etapu, jak jesteś inwestorem Twojego procesu, tak? Bo Twój proces jako inwestora składa się z wielu elementów i jednym z tych elementów jest to, żeby znaleźć ten towar, który jest dla Ciebie odpowiedni. No i myślę, że trzeba przede wszystkim sobie podjąć decyzję i nie traktować agenta jako zło konieczne, bo inaczej ta współpraca nie wyjdzie, nie? Jeżeli się z kimś nie lubimy, mamy mu za złe, że on tam jest w tym procesie, nie? Zadzwoniliśmy, bo musieliśmy i tak dalej, ta współpraca absolutnie się nie ułoży. Dobrze nie będzie. Tak samo jak wiesz, że w związku czy cokolwiek, czy w pracy, jak masz kolegę z pracy, jeżeli się nie lubicie, nie szanujecie, nie chcecie ze sobą pracować, to po prostu nie pracujcie. Więc myślę, że pierwsze to jest taki ruch w głowie, czy ja mam świadomą decyzję, że ja chcę w mój proces, ze wszystkimi tego konsekwencjami, między innymi z tym, że się podzielę pieniędzmi, włączyć człowieka, eksperta, jeśli go za takie uważam, który mi ten kawałek mojego procesu usprawdzi, zdejmie z głowy, prawda? Zrobi za mnie. Zrobi za mnie po prostu. Więc myślę, że to jest pierwsze ważne, żeby sobie uświadomił, czy ja chcę w ten sposób pracować. Czy ja wolę być zresztą samością i robić wszystko sam? No bo wiesz, to jest trochę jak w firmie. W ogóle ja apeluję, żebyśmy spoglądali na inwestowanie na nieruchomości, podobnie jak na wszystko, co jest związane z taką działalnością nieetatową, czyli jak na biznes, jak na mój biznes. Nawet jeżeli to jest mój jednoosobowy biznes, to jest biznes. I teraz, jak to jest w biznesie? Że mam pewne rzeczy, które albo się decyduję robić wszystko sam, no i wtedy jestem samozatrudniony właścicielem jednoosobowej firmy, dalej jestem przedsiębiorcą, ale wszystko robię sam. Faktury sobie wystawiam sam, znajduję klientów sam, prawda, świadczę usługę tą, na którą znajduję klientów sam. Ale są też firmy, tak jest na przykład moja, gdzie ja zdecydowałem się, zresztą ty też tak robisz, pewne rzeczy outsourcować, zlecać innym. No jak ja zlecam innym i chcę, żeby papiery robił mi kto inny,
no to płacę komuś za robienie tych papierów, więc sam zarabiam mniej, bo mu płacę. Tak. W cudzysłowie mniej. Bo cała sztuka, i dlatego powstają duże firmy, polega na tym, że ja wtedy usprawniam proces. Ja się koncentruję na tym, co jest najlepszy, a z kolei ktoś robi papiery coś, w cudzysłowie, taniej może zrobić, niż kosztuje mnie mój czas inne rzeczy. I zarabiasz więcej na końcu. I wtedy zarabiasz na końcu więcej. Tylko że często, zatrudniając te osoby, czy podlecając rzeczy, ty najpierw musisz zainwestować, nie? Najpierw ta współpraca często jest też niewykrywna, więc najpierw ty dokładasz do tego, bo może sam byś zrobił szybciej, lepiej, wiesz. Tak to jest często z osobami, które zatrudniasz. No i tak samo myślę, że jest z agencjami i agentami, że, czy doradcami nieruchomości, bo ja wolę mówić o naszych ludziach doradcy nieruchomości. Dobra, teraz zaczynamy. Ja też mam klaskę? Nie. Jak powiem, że klaskę. On zawsze tak ma, nie? Że dopiero powie, albo ktoś tam pokazuje z tyłu, żeby klaskać, to będzie klaszczą. Okej. A płaci to. Nie patrzę. Tak. Ale to jest dobry pomysł. Okej. Cóż. Okej, a jest jakby wiele osób, którzy współpracują albo się otarli o agencję, mają takie przekonanie, no dobra, dzwoniłem do niego, jestem jednym z 10 klientów, tak. Ze 100 klientów, których on ma. Ale są. Ale są i teraz czasem to jest tak, że czasem trzeba takiego agenta przekonać do tego, żeby tak. On chciał przyjąć moje pieniądze i jakby je zarobić. Tak. I teraz chodzi o to, jak ułożyć sobie relacje z takim doradcą, żeby on po prostu chciał dla mnie pracować na przykład. Jasne. Wiesz co? Proponuję takie podejście. Krzysiek Rzepkowski, który jest trenerem sprzedaży w mojej firmie, Lloyd Properties, prowadzi takiego genialnego bloga, który nazywa się Buty Klienta i on tam uczy, jak wchodzić, stawiać się w sytuacji drugiej osoby, patrzeć z jej perspektywy, jej oczami i przez to jest nam łatwiej tą drugą osobę zrozumieć. No to spójrzmy oczami agenta. Przyzwyczajmy się do tego i nie oczekujmy, nie frustrujmy się tym, że nie jesteśmy jedynym klientem tego agenta. Jak chcesz być jedynym klientem agenta, to go zatrudnij na etat i płać mu wystarczająco, żeby tylko dla ciebie pracował, prawda? Dopóki nie możesz tak zrobić i nie znajdziesz lub nie znajdziesz takiej osoby, to po prostu jesteś zleceniodawcą pewnej usługi, ale jesteś jednym z iluś. No i teraz, jak ty byś postąpił, jakbyś był agentem, który dostaje zlecenie od twojego klienta? No więc, jakie ty bierzesz zlecenia, jeżeli prowadzisz biznes, to dostajesz różne? No takie, na których zarabiasz najwięcej. Jak jesteś dobry, to nie cierpisz na brak zleceń. Więc, jak oni szukają agenta, który będzie latał tylko dla nich, będzie na każdy ich zawołanie, to znaleźli słabego, bo on ma za mało pracy, nie ma wystarczająco klientów. Jak znaleźli agenta, który jest świetny, a tylko taki przyniesie dobre deale, to ten agent jest zapracowany. I ten agent ma już komfort, podobnie jak fryzjer, jak, nie wiem, dobry ginekolog, do którego są dwumiesięczne kolejki, żeby się zapisać na wizytę, a i tak wizyty są po 300 zł i tak dalej, wiesz. Dobrzy ludzie w każdym zawodzie, to jest 10%. Tak, niezależnie od który. Tak, świetni ludzie w danym zawodzie to jest 10%. I ci ludzie, oni są zapracowani, rozumiesz? Więc jeżeli ja chcę z taką osobą dobrze pracować, to ja nie mogę traktować jak podczłowieka, albo wychodzić z pozycji, ja jestem tu, a ty jesteś tu. Bo ten koleś nie lubi być tak traktowany, on jest wystarczająco dobry, żebyśmy my traktowali się z nim po partnersku, nie? I w każdym aspekcie, i z każdym, jakby ze wszystkimi tego konsekwencjami. Więc ja też muszę rozumieć, że to nie tylko agent ma walczyć o mnie, a jestem pępkiem świata, ale ja też mam podejść fair do dobrego agenta, żeby właśnie on ze mną pracował i żeby wybierając pomiędzy swoimi zleceniami, czy stwierdzając, które zlecenie jest dla niego priorytetowe, tak jak też robią inni, żebym ja był tym jego najważniejszym klientem, nie? No i teraz właśnie pytanie, jak to zrobić, żebym ja był tym najważniejszym klientem, nie? Właśnie. To może zadaj to pytanie. Już mnie sam zadałeś. No dobrze. Nie, no ale mieliśmy prowadzić wywiad. Przepraszam. Okay. Ale sam mnie zaprosiłeś, wiesz, że jestem gadułą. Dawaj, no jedziesz. Dobra, więc jak zostać tym najważniejszym klientem agenta? No to tak. Po pierwsze, wybierasz zlecenie, jeżeli jesteś jakimś tam profesjonalistą, te, na których najwięcej zarabiasz. No więc, na których dobrze zarabiasz, tak? Więc jeżeli ja zaczynam rozmowę z agentem od tego, że chcę mu zapłacić jak najmniej, to jest nie tędy droga. Bo tak jak nie kupisz za małe pieniądze dobrego auta, albo chcesz kupić, albo twój priorytet jest zapłacić jak najmniej i wtedy dostajesz jak najsłabszy produkt, czy w każdym razie nie najlepszy produkt, tak? Idziesz po Fiata, albo twoim priorytetem jest dostać to, czego chcesz, tak jak twoim priorytetem było dostać dokładnie to, czego chcesz. I chyba nie najmniej zapłaciłeś, nie? Więc jakby musisz wybrać. Jeżeli chcesz naprawdę dostawać to, czego chcesz, czyli na przykład jak najlepsze deale, to też nie zaczynaj rozmowy od walczenia o cenę. Po prostu.
Bo dobra osoba, jak ty byś był agentem, znowu stawia się w butach klienta, jesteś agentem i masz 10, którzy z tobą chcą szukać mieszkań, które są inwestycją. I ty znajdujesz mieszkanie, na którym ktoś zarobi 100 tysięcy, to mieszkanie kosztuje 450 i ty wiesz, że po remoncie, tak, wszystkim na czystą zarobi 100, super deal, nie? Tak przynajmniej mi się wydaje. Ono się oczywiście nie zdarza zawsze. Jeżeli chcesz negocjować poprawnie z agentem, to negocjuj tak, żeby on też był wygrany. Czyli nie zmuszaj go, tak jak ty powiedziałeś, zaproponuj mu, słuchaj, ja albo w deal nie wejdę, albo zrobisz lepszą cenę mieszkania, albo może ty się jakoś możesz, czy chcesz posunąć. I jak on chce zrobić tego deal, on to przemyśli i się posunie, jeśli może, jeśli chce, jeśli mu się opłaca. Ale jeśli nie, bo wie, że ileś tam chce zarabiać, to nie zmuszaj go po prostu do mega obcinania prowizji, bo sam byś tak nie chciał, nie? No zmuszać nie, ale w sensie zaproponować opcję, która jakby... A niektórzy zmuszają. Niektórzy są bardzo niemili, niektórzy tam mówią, ile to nie kupią i tak dalej, wiesz, i to... To jego wina, że się nie ubił, tak, na przykład? Tak, tak, właśnie, zostawiam winę na agenta, przez pana nie kupiłem, nie? Wiesz, także to takie, czy manipulacyjne, czy nawet jak ktoś nie wie, że w tym momencie manipuluje, no to na pewno nie są zagrywki, które jakby budują, wiesz, przychylność doradcy i spowodują, że doradca bardziej chce pracować, nie, z danym klientem. Powiedz coś? Coś? A w ogóle gdzieś patrzę. Przed siebie. Dobrze. Masz takich rozmówców, którzy z tobą rozmawiają i patrzą się tak? Nie mam. Mówiłeś też, że u ciebie na przykład inwestorzy, którzy kupują, dają jeszcze jakieś tipy na przykład. A tak, robią tak. Ostatnio właśnie nawet tak się przydarzyło na Wiwnie, że jeden z moich doradców był na widowni i jeden z prelegentów okazało się, że był jego klientem, który z nim kupił, a wiedział, że on jest na widowni i opowiadając swoją historię, pochwalił się, a Mateusz tam mi super deala znalazł, tyle zrobił i tak dalej, bo do Mateusza się zleciało 40 osób po wykładzie i słuchaj, spotkał się z tymi inwestorami, spotkał się długo i jeden z nich, słuchaj, mu mówi 4% czarżujesz? Ja ci dam 5, ale znajdź mi taki deal. Więc jakby... Dla mnie super, jeśli on da firmie 5, natomiast mamy swoje standardy, jeżeli ktoś chce dać więcej doradcy, no to jest dla mnie okej. Ja też za dobrą usługę dopłacam. Swojemu doradcy też dopłaciłem tipa, jak mi znalazł mieszkanie fajne, które mi się podobało i kupiłem, ponad to, co normalnie był ustalone. Jakby, wiesz, no tak to jest z tipami. Niektórzy tak robią, no i nie ukrywam, że są to jedni z najbardziej doświadczonych inwestorów, którzy zwykle jeszcze tam jakąś kopertkę dają, albo inne rzeczy. Wiesz, tu chodzi o docenienie człowieka, bo nie tylko za kasę człowiek pracuje. My dostajemy czasem wino, czasem mega dziękuję, czasem ktoś nas docenia w ten sposób. I to się później pamięta, tak? Absolutnie. Przez lata, bo jak dostaniesz fakturę, weźmiesz pieniądze, to już później tak. Za 5 lat nie pamiętasz tego klienta. No właśnie, jak on się nazywał, co on kupił. No właśnie, ale jak ci cośkolwiek przyniesie, tak. Nawet kupią czekoladę albo tak lampkę, butelkę tak wina, to jest inaczej. Właśnie, zobacz. Nie sądzisz, że podobnie jak my prowadzimy biznesy, to jest tak w pracy z agentem, jak w pracy z twoją małżonką, jak w pracy z twoim współpracownikiem, podległym pracownikiem, wspólnikiem, to wszystko się opiera na relacjach. I biznes jest biznesem i on jest tym korem, dlatego się spotkaliśmy, ale jeżeli my się nie lubimy, to nam współpraca nie wyjdzie. Tak. Nie? Tylko w żadnym jakby aspekcie, czy z żoną, czy z... prawda? Ona długofalowo nie wyjdzie. Jeżeli my się nie szanujemy, to ona długofalowo nie wyjdzie. Jak my się oszukujemy, a tak też się zdarza, nie jesteśmy są szczerzy, tak się to ładnie mówi, albo mijamy się z prawdą, no to współpraca też nie wyjdzie. Czy z żoną, czy w pracy. Pracownik będzie zdemotywowany, jeżeli wie, że szef go oszukuje, manipuluje i tak dalej. Więc tak dużo zależy od relacji. Jak ja się z kimś lubię, to ja się, jak z kimś chcę robić biznes. Ważne jest w tym, żeby to nie było sztuczne. Ale jeżeli ja będę tego człowieka szanował, traktował jak partnera, właśnie chociażby chcę z nim o czymś porozmawiać, wyjaśnić konflikt, bo przecież wszędzie się zdarzają konflikty. Tak, z pracownikiem się pokłócisz, czy masz do niego pretensje o coś. Albo ty myślałeś o czymś innym. Tak. Nie dogadaliście się. Tak. Ważne, żeby nie wyjść z założenia, czyli znowu buty klienta. Ja mam rację, bo ja tak sądzę. Tylko zapytać, porozmawiać, spotkać się przede wszystkim, a nie napisać kąśliwego maila, nie? Wyjaśnić sobie, mówić wprost, co mam na myśli. Co mnie boli, tak? Tak, klaryfikować na samym końcu, na co się umówiliśmy. Tak, tak właśnie, ja... precyzować, wiesz, także komunikacja i relacje, nie? To tak. Są mega ważne rzeczy w każdym aspekcie, wiesz, tak samo z ekipą budowlaną, wiesz, z kimkolwiek, nie? Zresztą, w negocjacjach z właścicielem, tak samo. Ileś my, słuchaj, nie zrobili deali tylko z tego powodu, że kupujący, przepraszam za wrażenie, dał ciała, no bo to on chce kupić, i nie zbudował relacji ze sprzedającym, tylko go obraził. I tylko o to, że się nie polubili, Nie chodzi o cenę, tak naprawdę. Tak. Nie, temu przestaje chodzić o cenę. Temu panu nie sprzedam. Zdziwiłbyś się, jak dużo ludzi cena nie jest najważniejsza, tak. I mimo ceny, która się zgadza, nie sprzedaje danej osobie. Ja spotkałem takie sytuacje, że przez dobrą relację sprzedawali nam,
albo naszym klientom taniej niż innym, którzy jakby nie lubili ich, tak jakby złą relację zbudowali, zroszły ofertą. Tak. I to działa. Wiesz co? Jedno z nawet skomentuję. Moi ludzie mi mówią, a sprzedaliśmy z 600 mieszkań w tym roku, tamtym, w 2017, że ich zdaniem, nie to by się jakoś, wiesz, bragging, przechwalać, ale że ich zdaniem z połowa deali by nie wyszła, bo klienci sami by ich nie zrobili. Nie? Jakby, nie wiem, czy to jest aż tak dużo. Sami by sobie jakby przeszkadzali. Tak, ale wiesz, naprawdę kupa zależy od relacji i od wzajemnej gdzieś tam tej sympatii, nie? Ile masz lat? 34. No co widzisz? Nie mówiłem? Zależy dla kogo, nie? Bo dla gimbusów to tak. O, nie, kompletnie. Szczerze mam znajomych, co do gimbusów to się z gimnazjum kojarzy, ale 18-20-letnich znajomych też posiadam, z którymi się dobrze dogaduję, także akurat... Spoko, tu chodzi, ale wiesz, tu chodzi, stary. Bo tu chodzi o duszę. Wiesz co? Nie wiem. Chodzi o duszę. Okay. A ja mam takie pytanie do ciebie. No dobra. Zaskoczę cię, bo ci o nim nie powiedziałem wcześniej, ale kupiłeś super nową Panamerę. Ona będzie takie trochę, wiesz, z przekąsem. Tak, kupiłeś super nową Panamerę. Jak to się ma do tej takiej szkoły i z książek, wiesz, i mówców, którzy mówią o inwestowaniu, o wolności finansowej, tego, żeby nie kupować pasywów? No ale czymś trzeba jeździć. No tak. I teraz... Tańszych nie było. Nie, wiesz, to jest tak, że w pewnym momencie no, jesteś na etapie, gdzie fajnie skonsumować. Firma musi mieć koszty, ale też jakby trzeba te pieniądze, które ciężko zarabiasz, tak, po prostu jakoś skonsumować, jakby mieć tak też radość z tego, że je zarabiasz. No bo akumulować je tylko i zbierać aktywa, no to jest jakby cel sam sobie beznadziejny. Ale jeżeli możesz kupić sobie coś, co cię cieszy, no to... Tak. To już jakby, to nie jest inwestycja, tak? To jest jakby, po pierwsze, też narzędzie pracy, tak? No bo fajnie wywiad z sobą zrobić w takim samochodzie. No właśnie. Ale można powiedzieć, też jest przyjemność z tego, jakby gratyfikacja tego, że robię ten biznes, tak, więc jakby, no i też no, fajna zabawka. Bo między nami się to zgadzam. Tylko pomyślałem, że wiele osób może tego nie zrozumieć i odebrać to, że kupiłeś sobie takie auto, no bo masz dużo, w ogóle ci mega gratuluję twojego kanału YouTube'a i w ogóle tego, co tutaj robisz, że masz dużo fanów, dużo ludzi jeszcze o tym dowiedziało, no to jest taka, wiesz, fajna informacja, nie każdy w naszym środowisku jest takim autem, żeby nie powiedzieć, że pewnie nikt, albo prawie nikt i wiele ludzi tak miałem wrażenie, jak sobie pomyślałem, że może trochę, wiesz, myślę sobie, kurde, Siwiec, tak uczysz o tym inwestowaniu, o tym dochodzeniu i tak dalej, ale przecież to jest sprzeczne z tą taką szkołą, nie? Nie, ale ja mam tylko inną szkołę, to nie jest tak, że okej, okay, jeżeli ktoś zaczyna w ogóle, wychodzi z etatu, to fakt, nie zaczyna od kupowania Panamery, albo od kupowania drugiego samochodu. Albo jeszcze mieszkania. Tak, a ja już jestem na takim etapie, że już mogę powoli tylko ponadcinać, jakby jestem na takim etapie biznesowym, że mogę sobie pozwolić na to, żeby konsumować już jakby część. No dalej inwestuję, jakby robię pieniądze jakby z powołania, ale no już jest taki moment, że mogę konsumować. Tak. Ja zadałem ci to pytanie właśnie, bo ja się zgadzam z twoim podejściem i bo ja mam takie dwa spostrzeżenia, że po pierwsze, nie musisz iść szkołą, którą ci przekazują na szkoleniach jotkę w jotkę i to, że ktoś mówi dojść do wolności finansowej, a po drodze nie miej żadnej przyjemności, to jest jedna szkoła, nie? Ale to nie jest jedyna. A druga rzecz jest taka, że nie wiem, czy każdy, niektórzy piszą 10% przeznacz na przyjemności. Koniecznie. Mhm. Tak? Tego co zarabiasz. No bo jeżeli będziesz tylko zarabiał i tylko reinwestował i tak dalej, to nie ma sensu, nie? No właśnie, i chodzi o skalę, no bo Panamera to jest jakby druga zabawka, ale jeżeli ona się mieści poniżej tych 10%, tak. No to można powiedzieć, ten samochód jest dla mnie tańszy niż dla przeciętnego Polaka kupienia sobie używanego samochodu. Tak, za 5 dych. No właśnie. Nawet mniej. Także, nie? Także wszystko jest kwestią... Jest sobie umiar pewien. Tak. Słuchaj, a jeszcze jedno pytanie. Porozmawiamy o tych właśnie relacjach z inwestorami. A jak ty myślisz, jakie największe błędy z twojej perspektywy? No bo rozmawiasz z wieloma inwestorami początkującymi, bardziej zaawansowanymi, sam jesteś inwestorem. Jak ty myślisz, jakie z twoich obserwacji błędy największe czy najczęściej popełniają inwestorzy w pracy z pośrednikami? Wiesz co, w pracy z pośrednikami? Przede wszystkim właśnie to o tym też mówię, że trochę jako zło konieczne tych pośredników i co ja mógłbym tutaj dać, bo ja sam też mam agencję, jakby też jakby z tego biznesu się wywodzę i doskonale to też przerobiłem. To wydaje mi się, że takim dużym błędem jest nie komunikowanie tylko w dobry sposób, czyli no i mówię tak, może bym coś kupił, może bym coś znalazł, ale też nie chcą mówić konkretnego modelu biznesowego. Mówią,
chcę coś, ale jakby takimi półsłówkami. I teraz, jeżeli agent czy doradca widzi, że jesteś niekonkretny, to on cię po prostu oleje. Bo on widzi, musi powiedzieć, słuchaj, mam pieniądze, jestem gotówkowy, kupię mieszkanie w ciągu tygodnia, jak mi dostarczysz dobrą okazję. Tak. Wiesz, co musisz powiedzieć przede wszystkim? No? Prawdę. Tak. O to chodzi, nie? Bo oni często ściemniają. I teraz jakby pytanie po co, nie? Gra negocjacyjna, cokolwiek. Ale jak ty się tym dowiesz, no to jakby mówisz o tym traktowaniu partnerskim, nie? To nie jest partnerskie. Dokładnie. I tutaj jakby jak doradca widzi taką mętlik trochę i nieklarną sytuację, to on po prostu odpuszcza, bo on wie, że ten klient być może będzie tylko turystą, jego trzeba będzie wozić, pokazywać mu, gadać z nim, manować czas, ale on de facto nie jest do domknięcia. Tak jest. A jeżeli mi się pokaże konkrety, no to wtedy on po prostu wie, że jest w stanie tobie pomóc zamknąć deala. Tak. Czyli jasno i dobrze sprecyzować twoje oczekiwania, nie? Tak. I sprecyzować, powiedzieć, jakie one naprawdę są, prawda? Bo jeżeli gdzieś tam właśnie mówisz ogólne, albo mówisz nie do końca to, czego szukasz, albo mówisz, że dane mieszkanie, to jest jeszcze dobry hit, mówisz, że dane mieszkanie kupisz, ktoś ci przynosi dokładnie takie, a to mówisz nie. Tak, to się zdarza, to może nie jest takie jakby dla wszystkich, tak? To, że nie wszyscy to robią, ale wydaje mi się, że więcej osób robi coś takiego, że mówi, no szukam okazji, no ale ty jesteś ekspertem, weź mi coś dorać. Nie? No tak. I co mam ci biznes postawić? Tak, w sensie tak. mam ci uczyć, jak zarabiać pieniądze? Nie, tak. on ci ma dostarczyć w to, co ty celujesz. Czyli masz mu cel, dokładny target, powiedzieć, czego oczekujesz. Czyli zobacz, przykład. Mówisz, że słuchaj, daj mi takie, na którym po wszystkim ja będę miał 10%. To już w ogóle i tak każesz mu za siebie zrobić Excela, nie? Ale dobra, mówisz, po wszystkim mamy 10%. On ci takie znajduje, jeszcze 10%, a tu już jednak nie. On się pyta, dlaczego? Wiesz co, bo ono jest w płycie. I tu powinieneś na początku drogi powiedzieć, ja chcę takie, na którym zrobię 10%, ale nie w płycie, prawda? Czyli jeżeli masz kryteria, które wykluczają twój zakup, to powiedz o nich wcześniej, żeby ten doradca niepotrzebnie nie zrobił roboty, nie trzymał cię do tego mieszkania, tu się nie czekał na ciebie, wiesz, nie wysyłał ci go i się nie frustrował, tak? Słuchaj, powiedz mi takie trzy największe błędy osób, które współpracują z pośrednikami. Aha. Wiesz co, jak miałem tak podsumować, no to właśnie brak traktowania jako partnerzy, czyli nie jestem szczery, kłamie i tak dalej, to czym mówiliśmy, ale drugie, nie robię, nie wywiązuję się z tego, co powiedziałem, czyli daję kryteria, nie kupuję na koniec, prawda? I myślę, że trzeci błąd współpracy z pośrednikami to właśnie źle z nimi komunikuję, inaczej, złe oczekiwania, czyli na przykład wkurzam się na mojego pośrednika, że mi nie znalazł perełki, wkurzam się, że mi nie wynegocjował tyle, co chciałem, wkurzam się albo uznaję, że jest słaby, bo nie znajduje mi każdego deala, nie? Albo mi nie znajduje tak dobrych, jak bym chciał. Otóż, wiesz, wszystko wychodzi od oczekiwań. Jeśli masz zbyt wysokie oczekiwania, to będziesz się wkurzał na każdego i zawsze będziesz sam jak kołek, tak, nie? Albo źle skomunikujesz, po prostu nie powiesz konkretnie, tak, czego szukasz. Tak, a sęk w tym, że wiesz, ty szukasz perełek i każdemu jest je trudno znaleźć, tobie i innym pośrednikom. Nie licz, że ten jeden to ma jakąś magiczną różdżkę, którą czaruje te nieruchomości, tylko bądź wyrozumiały. Jeżeli ktoś ci nie jest w stanie znaleźć, wierz w niego, że on ci jednak znajdzie, nie? I utrzymuj z nim dobre relacje. Jak on będzie mógł, to ci naprawdę znajdzie, jeśli z nim zrobisz dobrą robotę. Obiecujesz mu zapłacić, powiedziałeś mu jasno co, jesteś konkretną osobą, prawda? Właśnie nie oszukujesz go. Bo powiem ci, że naprawdę, jak mówię o tym oszukiwaniu, ale niektórzy ludzie naprawdę to, jakbyś tutaj w lewo i sobie wykręcisz. Niektórzy ludzie to po prostu źle robią, nie? Nie szanują tych ludzi. Wiele też osób mówi na zasadzie, dobra, jak ktoś będzie miał okazję, no to niech pan dzwoni. Ale nie, trzeba powiedzieć, panie, szukam tego, tego i tego i tego. Jest. Potrzebuję mieć to na wczoraj. Tak. I on wtedy wie, tak, że warto tak w ogóle szukać, że tak wertować po prostu tak wszystko, co się da, tak, to żeby znaleźć. Tak. Nie mów, że coś kupisz, jak nie kupisz. Nie mów, dzwoń do mnie z jakąkolwiek okazją, jak nie jesteś pewien, że ty na ten telefon odpowiesz i będziesz zainteresowany, nie? Powiedz, czym naprawdę jesteś zainteresowany. To właśnie też nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś. To, co chciałem pokazać też, a w sumie o tym zahaczyłem na początku, ale że... To się jeszcze nagrywa tak, że możemy... Dobra. Że możesz zrobić tak. Albo stwierdzasz, że ja będę robić jeden deal na kwartał czy na pół roku i ja będę sam nadzorował remont i ja sam będę sobie tych mieszkań wyszukiwał od A do Z. Albo możesz stwierdzić, że ja chcę robić 4 mieszkania na kwartał, ale wtedy podzielę się i właśnie ktoś mi wyszuka remont, ale nie mogę oczekiwać, że ja zarobię tyle samo na dealu, co jak jestem wolnym strzelcem i każdy ten proces robię sam. Nie mogę tego oczekiwać. W sumie zarobisz więcej, w sumie ale więcej, na każdym zarobisz mniej. Dokładnie. A jak to ładnie, pięknie ktoś to nazwał, żeby pomnożyć, trzeba umieć dzielić.
Więc musisz się umieć podzielić, żeby pomnożyć te swoje przychody i zaakceptować to po prostu, że będziesz się z tym dzielił i być z tym okej. Okay. Bo właśnie najgorsze jest, jak masz pretensje, że musisz oddać pieniądze, tak? Wtedy nie ma dobrej chemii, nie? Z nikim. To jest bardzo fajna puenta, nie? Z tym dzieleniem i mnożeniem. Super. Także dzięki Ci wielkie, że przyjąłeś to zaproszenie. Spoko. Gdzie Cię można znaleźć? Czasem na szkoleniach różnych, tak? Na Wiwnie byłem, przepraszam, tam nie szkoliłem, ale razem siedzieliśmy na Zbiro, tak? Czy u Chryniewicza mi się zdarzyło. No i cóż, u mnie. Więc zapraszam do kontaktu, Lloyd Properties, mój Facebook jest otwarty, Messenger. Także super. Jak ktoś potrzebuje, to zapraszam. Okej, okay, przyjdź piątkę. Bardzo miło Cię. Dobra. Dzięki za zaproszenie.